Czas honoru. Serial o walce i młodości. To opowieść o prawdziwych wydarzeniach i życiu w tamtych latach. O Warszawie w 1941 roku. Głównym celem Armii Krajowej była walka z niemieckim okupantem wszelkimi możliwymi metodami. Najbardziej skuteczną ze wszystkich była walka zbrojna. Maria Stypułkowska-Chojecka, Kama, żołnierz oddziału AK, Agat Pegas, brała udział w 7 akcjach bojowych polskiego podziemia. Najsłynniejszą akcją, w jakiej brała udział Kama, była akcja 1 lutego 1944 roku na Franza Kutschera, dowódcy SS i kata Warszawy. Zlikwidujemy szefa gestapo. On jest bezpośrednio odpowiedzialny za masowe wieszania i łapanki. Zadanie, jakie miałam do spełnienia, spełniłam, a więc przekazałam informację, że przyjechał samochód po niego, później, że wsiadł do samochodu, następnie, że w samochodzie siedzi ten, na którego wydano wyrok śmierci. Te informacje przekazała w sposób umowny przecie, bo to wszystko się działo na ulicy. Akcja zakończyła się sukcesem, choć nie obyło się bez strat po stronie polskiej. Maria Chojecka pamięta wielkie napięcie i pamięta również postać niemieckiego żandarma, którego mijała idąc ulicą miasta wraz z Elżbietą Dewajtis-Dziębowską, łączniczką AK. Miał on na piersiach zawieszoną metalową tabliczkę, na niej napis Gott mit uns, Bóg z nami. Czas honoru to pełen dramatycznych, zaskakujących zwrotów akcji serial o zmaganiach polskiego ruchu oporu z niemieckim okupantem. Trzecia seria w niedzielę o 21:05 w Dwójce.